Jeśli odpaliłeś ten film, może to oznaczać, że chcesz zacząć robić zdjęcia aparatem analogowym, albo chcesz dowiedzieć się czegoś nowego. Świetnie trafiłeś. Rozsiądź się wygodnie i słuchaj uważnie, bo zaczynamy. Krok pierwszy. Znajdź aparat. Istnieje spora szansa, że gdzieś w twoim domu leży jeszcze zakurzony aparat analogowy. Przeszukaj więc swój strych, piwnicę, czy zapytaj kogoś z rodziny. Jeśli jakimś trafem nie udało ci się go znaleźć, to nie masz innego wyjścia jak kupić nowy. W sensie nie taki nowy, ale dla ciebie nowy. W internecie jest cała masa ofert w okazyjnych cenach. Rozejrzyj się i wybierz taki, który najbardziej przypadnie ci do gustu. Osobiście polecam jeszcze inną opcję. Wybierz się na lokalny targ staroci. Znajdziesz tam całą masę najróżniejszych aparatów w bardzo okazyjnych cenach. Niestety nigdy nie będziesz mieć pewności, czy są one sprawne w 100%. Cóż, takie uroki aparatów analogowych. Jeśli jednak nawet w taki sposób nie udało ci się znaleźć aparatu, to została ci już ostatnia opcja. Aparat jednorazowy. Tu praktycznie nie ma żadnej filozofii. Jedyne co musisz zrobić, to ustawić kadr i zdecydować, czy chcesz użyć lampy błyskowej, czy nie. Jakość odbiega od perfekcji, ale za to jest bardzo klimatyczna. Wybierając tę opcję, nie musisz martwić się krokiem numer 2, bo on już ma w sobie film wbudowany. Krok drugi. Film. To, co odróżnia aparat cyfrowy od analogowego, to jest matryca. W tym przypadku jest to materiał światłoczuły, mówiąc prościej, film. Choć na rynku już coraz rzadziej można je dostać, to wciąż jest ich stosunkowo sporo. Najbardziej podstawowe negatywy, które możesz spotkać, to Kodak Color Plus, Kodak Gold, Fuji Color, Fujifilm Superia. To, co łączy wszystkie te negatywy, to ich czułość, czyli ISO 200. Oznacza to, że są dość ciemne, dlatego warto zaopatrzyć się w jasny obiektyw. Ogólnie zawsze warto mieć jasny obiektyw. I te negatywy na początku w zupełności wystarczają, ale jeżeli masz potrzebę i chcesz coś więcej, to możesz skorzystać z całej gamy najróżniejszych filmów, które pozwolą ci uzyskać najróżniejsze efekty. Kodak Portra 160 bardzo dobrze współgra z kolorem skóry, co sprawia, że jest idealny do portretów. Niestety czułość 160 wymaga dużej ilości światła, dlatego ten film sprawdzi się tylko przy świetle dziennym. No chyba, że masz lampę błyskową. CineSteel 800T o wiele lepiej sprawdzi się przy nocnych zdjęciach. Wysokie ISO pozwoli zrobić jaśniejsze zdjęcie, aczkolwiek kosztem ziarna, które w tym przypadku będzie bardziej zauważalne. Literka T przy wartości czułości oznacza tungsten, czyli zimną temperaturę barwową, co da dużo bardziej naturalny efekt na zdjęciu przy sztucznym oświetleniu. Lomografii Film Color 100, jak nazwa wskazuje, przeznaczony jest do lomografii, czyli ciężko przewidzieć efekty zdjęć. I to jest cała magia. Efekty są raczej abstrakcyjne, fajna sprawa do zabawy czy eksperymentowania. Okej, masz już aparat, masz już film, więc teraz musisz go załadować. I w większości przypadków ten proces powinien wyglądać mniej więcej tak. Okej, formalności mamy z głowy, teraz nadszedł czas na proces kreatywny. No chyba, że nie wiesz, jak działa to urządzenie, które właśnie trzymasz w dłoni. Krok trzeci. Instrukcja obsługi. Włączając ten film, chciałbyś dowiedzieć się, jak działa aparat analogowy. Ale czy cyfrowy, czy nie, aparat to aparat i rządzi się tymi samymi prawami. W skrócie opowiem ci, jak to wszystko działa. Przed zrobieniem zdjęcia musisz ustawić wszystkie parametry, a dokładnie czas i przysłonę. ISO masz już ustalone przy wyborze negatywu. W moim przypadku jest to Fuji Color 200. Czyli 200 oznacza, że takie mam ISO. Trochę to mało, dlatego ciężko będzie robić zdjęcia nocne. Na ustawienie poprawnej ekspozycji jest kilka sposobów. To właściwie jest najważniejsza rzecz, na jakiej musisz się skupić. W innym przypadku zdjęcie będzie niedoświetlone. Albo prześwietlone. Jeśli masz aparat cyfrowy, to możesz go użyć do zasymulowania ekspozycji, ustawiając czułość twojego filmu jako ISO oraz przysłonę twojego obiektywu. Teraz już tylko pozostaje dostosować czas i gotowe. Przenieś te parametry na analoga i masz pewność, że zdjęcie wyjdzie pięknie. Ta opcja jest skuteczna, ale wymaga noszenia dwóch aparatów, co nie zawsze będzie praktyczne. I tutaj z pomocą przychodzi urządzenie o wdzięcznej nazwie światłomierz. No, jeśli nie wiesz, czy fotografia to jest twój świat i nie bardzo chcesz w to inwestować, to polecam ci do skorzystania z darmowych aplikacji do mierzenia światła, chociaż nie są zbyt dokładne, często ten pomiar nie jest perfekcyjny i no, jest to trochę ryzykowne, ale czasami działa. Z drugiej strony polecam ci to małe urządzonko.
To jest Lumu, mały dodatek do telefonu, który z niesamowitą dokładnością pozwoli Ci zmierzyć światło. Przyczepiony do paska aparatu w każdej sytuacji będzie pod ręką. Wystarczy tylko, że podłączysz go do telefonu, włączysz aplikację i możesz mierzyć światło. Lumu w przeciwieństwie do tradycyjnego światłomierza jest w przyzwoitej cenie, dlatego myślę, że to jest najlepsza opcja. Sam korzystam z niego od lat i w sumie jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, więc polecam. Jeśli nie bierzesz fotografii zbyt poważnie i chcesz robić zdjęcia na oko, to wystarczy, że zrozumiesz, jak działa światło. Pamiętaj też, że dużo lepiej jest prześwietlić zdjęcie niż nie doświetlić, oczywiście w przypadku fotografii analogowej. Błona światłoczuła ma sporą tolerancję i w większości przypadków to po prostu będzie wyglądało dobrze. No dobra, kiedy już mniej więcej wiesz, na czym to wszystko polega, możemy przejść do procesu kreatywnego. Krok czwarty. Proces kreatywny. Fotograf musi obserwować, dostrzegać to, co niewidoczne oraz czuć światło. Do tego wypada jeszcze rozumieć kompozycję. Największym błędem jest skupienie się tylko na jednym planie bądź obiekcie. Zawsze obserwuj każdy plan i staraj się panować nad każdym jego elementem. To nie jest aparat cyfrowy, masz do dyspozycji tylko 36 zdjęć na rolce filmu, więc spraw, aby zamiast pstrykać zdjęcie aż do zamierzonego efektu, zrobić je raz, a dobrze. Masz tylko jedno podejście, dlatego poświęć chwilę na dobre uchwycenie tej chwili. Zawsze staraj się zobrazować sobie to zdjęcie jako gotowy obraz. W końcu za chwilę będziesz patrzył na gotowe efekty. Ten moment, tu i teraz, będzie już na zawsze obrazem w twojej pamięci. Spraw, aby przeglądając później swoje zdjęcia, czuć właśnie tą jedną chwilę. Zasad kompozycji ci dzisiaj nie będę przybliżał, bo zrobiłem już o tym kilka filmów. Tu masz jakiś. A polecam też, żebyś sobie wszedł na mój kanał i tam poszukał, bo tego jest tam sporo. Robiąc zdjęcia, zawsze staraj się uwieczniać rzeczy, które mają sens. Znam mnóstwo osób, które robią masę zdjęć kwiatków czy innych ładnych rzeczy, ale problem jest w tym, że takie zdjęcia nie mają zbyt wiele do zaoferowania. Ja je osobiście traktuję jak testy aparatów czy obiektywów. No chyba, że masz w tym pewną ideę, w takim razie brnij w to. Idea. Jeśli wiesz, dlaczego spośród wszystkich rzeczy fotografujesz właśnie tę jedną, to dobrze. Właśnie o to chodzi. Zawsze staraj skupiać się na tym, co jest dla ciebie istotne i zawsze rób takie zdjęcia, jakie sam lubisz oglądać. W innym przypadku nie będziesz czuć satysfakcji, a bez tego zapał znika tak szybko, jak się pojawił. Jeśli mogę dać ci jeszcze kilka rad, to nie bój się robić zdjęcia. Nie pozwól, aby jeden film w aparacie był zbyt długo. Im więcej zdjęć zrobisz, tym więcej się nauczysz i tym lepiej będą wychodziły ci kolejne. Często zdarzało mi się, że przez ponad pół roku miałem do zrobienia jeszcze 10 zdjęć, ale nigdy nie czułem, że to jest odpowiedni moment na zrobienie zdjęcia. Jestem pewien, że każdego dnia znajdziesz co najmniej jedną rzecz wartą sfotografowania. Nie zniechęcaj się, jeśli zdjęcia nie wyjdą idealne. Fotografia analogowa nie jest łatwą dziedziną i wymaga sporo wprawy. Jest spora szansa, że pierwsze rolki filmu w dużej mierze będą nieudane. Będzie sporo nieostrości, sporo niedoświetleń, sporo nieidealnych kadrów, ale zapewniam cię, że praktyka czyni mistrza. To jest najprawdziwsza mądrość. I najważniejsze to baw się. Nie traktuj swoich zdjęć zbyt poważnie, rób je przede wszystkim dla siebie. Jeśli natomiast uda ci się zrobić fantastyczne zdjęcia, co na początku będzie może jednym zdjęciem na całą rolkę, to dobrze. Masz powód do dumy i musisz wiedzieć, że z każdą kolejną rolką będzie ich coraz więcej, aż do momentu, w którym każde zdjęcie będzie małym dziełem sztuki. I zawsze myśl do przodu. Lepiej zrobić jedno zdjęcie w 10 minut, niż 10 zdjęć w minutę. Satysfakcja w momencie przeglądania zdjęć jest nie do opisania. Okej, okay, zdjęcie mam już wywołane, a nie widziałem ich jeszcze, także sobie teraz je przejrzymy wszyscy tak na żywo. Boję się, że będą jakieś zepsute i takie, no, złe, ale no to właśnie jest najpiękniejsze, kiedy mam już gotowe efekty i czekają tylko na to, aby je przejrzeć. Także tutaj po wywołaniu mam całą taśmę, ale niestety nie mam skanera do negatywów i nie będę mógł tego sobie sam sprawdzić, ale całe szczęście, jeżeli się wywołuje takie fotki, to od razu można mieć je zeskanowane. I tak też zrobiłem, dlatego wszystko mam już tutaj. To co, nagrajmy sobie pierwszą reakcję na to, jak to wyszło. Trzymajcie kciuki. No dobra, to zaczynamy od pierwszego zdjęcia. Tutaj jest Paulina w Poznaniu, jak wróciliśmy sobie z bajglami. Słońce mi świeci po twarzy, w ogóle nie widzę za dużo. Czekajcie. Co jest ważne, te zdjęcia są, jeżeli są surowe i są wywoływane przez obcych ludzi, to są bardzo takie neutralne, więc jeżeli macie własny skaner do negatywów, to tutaj możecie sobie sami dostosować kontrast, co jest konieczne, wydaje mi się, a jeżeli nie, to potem sobie to trzeba przerzucić do jakiegoś programu i podrasować kontrast, bo często są po prostu takie płaskie i wyblakłe. Pierwsze zdjęcie, ale cieszy mnie fakt, że są ostre. Super sprawa. Jakie to zdjęcie jest ostre, cudowne jest, wow.
Fantastyczna sprawa. Kolejne ostre zdjęcie, fajne światło. Tutaj strasznie mi się podobał ten moment, bo tutaj jest ten znak drogowy i ta budka i ten taki kontrast w połowie jakby las, a tutaj takie metalowe budynki. Mega mi się to podoba. I torus. I naprawdę te zdjęcia mają bardzo dobrą jakość i ja często się bałem, że mam, nie wiem, zepsute obiekty w aparacie, przez co on jest taki nieostry, albo że coś źle prześwietlę, albo coś, i widzę, że są perfekcyjnie naświetlone, co mnie bardzo cieszy, bo to jest kwestia wprawy wraz z ilością zrobionych zdjęć, że teraz każde zdjęcie praktycznie jest dobre. To jak podrasuję kontraścik, będzie o wiele ładniejszy. No, bardzo fajne. A nie wiem, jak to się stało, nie mam pojęcia, dlaczego tak jest i kiedy, ale pamiętam moment, czyżbym... No tak, czyli chyba... Nie, no jest zdjęcie Toro. Mamy to. No i pięknie, cudowna sprawa. O, tutaj torsik. A co tu w ogóle się zastanęło w tym miejscu? Patrzcie na to, to są jakieś... Okej, ta buda jest trochę nieostre, i... ale mimo wszystko nie ma tragedii. To jest dziwne, bo bardzo długo starałem się to zdjęcie wyprostować, ustawić się, żeby było na pewno proste i wszystko, żeby było perfekcyjnie dobrane. Ale faktycznie dostosowałem to chyba do tego, jest ostre względem kadru, jest proste właściwie, ale to już nie, także to trzeba sobie doprostować trochę. A no i tutaj moja kamerzystka, czy raczej jak to się powinno mówić, operatorka. No to zdjęcie wygląda na takie naprawdę stare, jakby było właśnie, to zdjęcie wygląda tak jak ten obraz. Dziwne mam wrażenie, że to wygląda jakby było zrobione polaroidem, takie dziwne cienie. A spójrzcie w ogóle na to, to wygląda jakby było wklejone tutaj. Takie okrągłe, śmiesznie to wygląda. Bardzo fajnie i krzywo. Jeszcze dużo nauki przede mną. No i to zdjęcie było zrobione przez taką szparę w płocie i właśnie byłem ciekawy tego, jak to będzie wyglądało, i zrobiło fajny efekt, takie dziwne to jest, ale podoba mi się. Kurki. No, tak coś czułem, że będzie nieostra, ale i tak nie ma tragedii. O, kolacyjka. A, i tak się dzieje, kiedy zdjęcie jest niedoświetlone. Chociaż to dziwne, byłem przekonany, że jest dobrze naświetlone. A tu miałem przekonanie, że jest ostre, także no... Zdarza się. O, ale to już wyszło bardzo ładnie i... No, bardzo mi się podoba, bardzo ciekawe. Dama z pierożkiem. Ale się patrzy tutaj na mnie, fajnie. To w ogóle... Spotkałem takie dziwne domy i zrobiłem im zdjęcie. I to praktycznie jest chyba przedostatnie zdjęcie już na tym filmie, bo myślałem, że ma 36 zdjęć, a miał 24, także niestety... O, jeszcze jest to. Podoba mi się bardzo, takie dziwne, takie po prostu najprostszy na świecie budynek, blok betonowy taki, jeszcze żółty. Fajny. Tutaj bardzo długo jakby starałem się to wyostrzyć, dokładnie właśnie na to miejsce tutaj. I no o dziwo, ostrość jest tu. No nie wiem, właśnie i to jest to, że tak się zdarza niestety. Bardzo ciężko czasami wyczuć tę ostrość w aparacie, bardzo ciężko zauważyć te punkty, gdzie ta ostrość jest. I niestety, no tak się dzieje, ale to już jest trochę, no nie jest ostre. O, no i znalazłem sobie taki samochód. No i tak to wyszło, to chyba ostatnie zdjęcie, tak. Okej, także teraz szybko sobie zobaczcie po dodaniu kontrastu te zdjęcia, po takiej subtelnej obróbce, bo nie chcę jakby ingerować w te kolorki, tylko chcę wyprostować właśnie krzywe, żeby one były takie bardziej jak mi się podoba. Także no, zobaczcie to. No to co, to byłoby na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że coś z niego każdy sobie wyciągnie i że coś to was nauczyło. Mnie na pewno nauczyło to bardzo wiele, bo sobie uświadomiłem wiele rzeczy.
Więc fajna sprawa. Pamiętajcie, że tu właśnie chodzi o to, żeby tworzyć, żeby robić. I wiadomo, nie wszystko wyjdzie perfekcyjnie, ale z czasem to będzie coraz lepsze i w pewnym momencie, jak już będziemy czuć to, co robimy, to nasze narzędzie w dłoniach, no to wtedy już nic nie stoi na przeszkodzie i wszystko jest możliwe. Także było mi bardzo miło i mam nadzieję, że jakoś to was zainspiruje, weźmiecie aparaty i coś zrobicie fajnego. Podsyłajcie też mi efekty. Tutaj macie hashtaga, którego możecie sobie gdzieś tam oznaczyć. Życzę wam powodzenia. Trzymajcie się. Jak macie jeszcze jakieś pytania czy pomysły na filmy, piszcie w komentarzach. I co? Trzymajcie się. Miłego dnia i powodzenia, udanych łowów. Pa, pa.